Zbliża się wiosna, więc będziemy w najbliższym czasie bawili się w jakieś różne remonty, a w lato to już w ogóle reszta świata wyjeżdża gdzieś tam na jakieś wczasy, a my będziemy remontować. To już jest podobno polska tradycja, ale do rzeczy. Jeżeli ktoś planuje tutaj w tym momencie remont w mieszkaniu, w domu, przy wymianie paneli, znalazłem tutaj taki fajny zestaw z Wolfcrafta o numerze 2379000 i tutaj w zestawie, w blistrze, który tak wygląda, o, dostajecie 3 brzeszczoty, ale tutaj jest 2379000, to są 2 brzeszczoty i trzeci brzeszczot, ciekawa sprawa, jeden jest do cięcia po krzywiznach. I on ma tutaj symbol 2379 łamane przez 1. Co ciekawego znalazłem w internetach? I w internetach znalazłem, że jest to panel brzeszczot przeznaczony do cięcia paneli podłogowych. I ceny w internetach znalazłem bardzo różne, ale w zasadzie dosyć podobne do siebie. Gdzieś na Allegro 20 zł 50 za taki komplet, w Alnarze 21 zł i w Adriatechu 18 zł, z tym, że w Adriatechu oni tam sprzedają, z tego co wyczytałem, 2. Jeden do cięcia po prostych i jeden w zestawie jest do cięcia po krzywiznach. Standardowo tutaj uchwyt w literze T, materiał HCS, głębokość cięcia to jest zakres od 3 do 25 mm. Producent Wolfcraft deklaruje, że mamy czyste cięcia po obydwóch stronach paneli materiału do cięcia. Zalecenia przy cięciu tym brzeszczotem: nie używamy do tego funkcji podcinania. Ja do tutaj naszego testu posłużę się panelem podłogowym, który kiedyś kładłem u siebie w domu na ścianie. Pokazywałem cały film, postaram się wrzucić gdzieś tutaj linka. Na pierwszy rzut, tutaj teraz mamy do cięcia po linii prostej, także tniemy. Tak wygląda cięcie od strony zewnętrznej, a tak od strony wewnętrznej. Całkiem ciekawie. Jeżeli mi ten brzeszczot od tej strony tak ładnie odciął tutaj tą powierzchnię bez praktycznie żadnego uszczerbku, to ja sobie jeszcze teraz tak kontrolnie odwrócę ten panel i wytnę tutaj drugi kawałek, ale od spodu. Zobaczymy, czy on będzie wyrywał ten laminat od spodu, czy nie. Także jeszcze raz. Elegancko. Od góry i od dołu. Spoko. Dobra, to zobaczymy teraz jeszcze ten brzeszczot do cięcia po krzywiznach
I lecimy dalej. No dobra, przygotowałem sobie tutaj takie trzy szablony do wycięcia, które mają mi imitować rurki z centralnego ogrzewania, ewentualnie jakąś większą troszkę rurkę. Zobaczymy, jak to się będzie zachowywało po łuku. Także lecimy, bez gadania. Dobra, zobaczymy jeszcze teraz te dwa. Tak wygląda nasze cięcie pierwsze, ono jest największe i z jednej i z drugiej strony jest dosyć czyste cięcie, ale no tutaj mamy krawędzie. Troszkę przypala, podejrzewam, że to jest kwestia tego, że troszkę mam, wyżynarka była na najwyższych obrotach i tutaj po prostu delikatnie z tej strony przypaliło. Ale to w zasadzie tego nie widać, także tutaj nie ma najmniejszego problemu. Drugie cięcie to jest ten środkowy otworek, który wycinałem. To już przypalenie jest dużo, dużo większe. Może wystarczyłoby zmniejszyć obroty i byłoby całkiem elegancko. I teraz najmniejszy, nie wyszedł mi kompletnie. Gdzieś mi uciekł ten... Ta nawrotka kompletnie uciekła. Tutaj już mamy po calutkiej krawędzi mocno przypalone. No ale to jest malutki otworek, także tutaj w tym momencie nie ma dziwne. Tak wyglądają brzeszczoty po cięciach w linii prostej oraz po cięciu po krzywiźnie. Tutaj tych naszych wycinanek, jeżeli chodzi o rurki do centralnego ogrzewania. No, przykładowo. I w tym momencie takie krótkie podsumowanie. Ja do wycinania tutaj używam styropianu, żeby mi się to lepiej tutaj wszystko trzymało, żeby materiał mi nie drżał w czasie też nagrywania tutaj materiału wideo. I styropian dodatkowo obkleja mi tutaj przy bardzo dużych nawrotkach, tam gdzie nóż mocno w jednym miejscu gdzieś sobie pracuje. W tym momencie bardziej mi ten styropian się podtapia, powodując dodatkowe oblepienia, ale to jest dobry pomysł, jeżeli chodzi o cięcie różnych, naprawdę różnych rzeczy, zwłaszcza głównie wyżynarką. I w tym momencie moje podsumowanie jest takie, bo chciałbym, żebyście wiedzieli, że ja to w każdym filmie wspominam, że ja współpracuję z firmą Wolfcraft i ja dla nich recenzuję różne narzędzia. Ale nie jest to recenzja na zasadzie my panu wyślemy, a pan mi zrobi dobrą recenzję, nie wspominając o złych rzeczach. Takich, które dyskwalifikują i mogą oczernić gdzieś daną firmę. Chodzi w tym wszystkim o to, żeby zrobić recenzję narzędzia profesjonalnie,
na tyle, na ile ja potrafię, na tyle, na ile się znam na narzędziach. Swoją wiedzę zawsze, za każdym razem pogłębiam, staram się robić to rzetelnie. I tutaj po tym odcinku mam nadzieję, że wyszło to dobrze. Moja recenzja, ja nie będę recenzował, możecie sobie wnioski wyciągnąć sami, choćby po wycinaniu. I gdzie widzieliście wcześniej w przebitkach już, jak wychodzi taki panel, jeżeli chodzi o cięcie. Bardzo często, gęsto stosujemy złe brzeszczoty, nie do tego, do czego powinny służyć. A jeżeli chodzi o to, czy bym takie brzeszczoty kupił? Kupiłbym. Powiem wam szczerze, że namęczyłem się przy remontowaniu swojego mieszkania. Nie miałem wcześniej takich brzeszczotów. Szkoda, że markety w Polsce słabo ogarniają takie tematy, bo ani Castorama, ani Obi na dzień dzisiejszy nie mają brzeszczotów z Wolfcrafta. Pozostaje nam, tak na dobrą sprawę, internet, co przedstawiłem wam na początku mojego filmu. Dobra, tyle mojego pitolenia. Ja zapraszam na poprzednie moje filmy o innych brzeszczotach, jak i o tych brzeszczotach i na następne, które się pojawią za jakiś czas. Także jeżeli wyrażasz taką chęć, zostaw komentarz pod filmem, co sądzisz na temat takiego testu, co sądzisz na temat tych brzeszczotów i co sądzisz na temat marki Wolfcraft. Ja mówię od razu z góry, bez bicia. Jedne rzeczy mają ok, drugie rzeczy mają nie ok. Nie biorę narzędzi tych nie ok, bo one przeważnie mnie nie interesują, a ja głównie biorę od nich na testy, jeżeli się zgadzają, oczywiście na wzięcie czegoś do testu, to w tym momencie biorę, sprawdzam, pracuję tymi narzędziami, co zresztą widać wszędzie, o tutaj przykładowo w rogu waszego ekranu są ściski również z Wolfcrafta, takie malutkie. Także co, tyle z mojej strony, ja wam życzę miłego dzionka, miłego wieczorka, jeżeli zamierzacie ciąć takie panele w najbliższym czasie, zapraszam do zakupu. Linki do sklepów wam nie podam. Poszukajcie sobie w internecie sami, żebym nie był gdzieś tam, bo nie jestem przez nikogo w tej kwestii sponsorowany. Dobra, na razie trzymajcie się. Pozdrawiam, bez pitolenia, Olo76. Rafał z tej strony. Ciao.